Trzeba przyznać, że w przypadku Justyny Żyły można mówić o prawdziwym fenomenie. Aspirująca celebrytka dała się poznać szerszej publiczności jako zdradzona żona słynnego skoczka narciarskiego, której na swoim dramacie udało się zbudować imponującą karierę w showbiznesie. Dzięki rzadko spotykanemu parciu na szkło, ambitna Justyna dostała angaż w 22. edycji Tańca z Gwiazdami, tym samym stając się najpopularniejszą uczestniczką słynnego show. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że z czasem Tomasz Barański zapałał do gwiazdy sympatią. Wszystko wskazuje na to, iż nawet partner z parkietu w końcu stracił do Żyły cierpliwość. Jak podaje plotek, mimo ciepłych słów kierowanych w stronę Justyny przed kamerami. Za kulisami show tancerz nie ukrywa, że ma już dość braku dyscypliny i niesubordynacji okazywanej przez Żyłę. Widać, że za sobą nie przepadają, a Tomek nie do końca jest zadowolony, że nie może rozwijać w pełni skrzydeł przy swojej partnerce, donosi informator plotka. Mimo iż przed kamerą bardzo wspiera Justynę, na planie programu nie da się nie zauważyć, że Tomek woli spędzać czas z innymi uczestnikami. Ponoć Tomek stracił już wszelką nadzieję na wygraną w programie, co znacznie podniosło poziom jego frustracji. W wywiadzie dla ipla.tv Barański przyznał, że trudno mu odnaleźć się w tej całej sytuacji z Justyną. Ja bardzo serio zawsze traktowałem to, co robię. A tutaj jednak musiałem troszkę spuścić z tonu i odnaleźć się w tej całej sytuacji z Justyną. Walczyć nie tylko z techniką, tańcem, ale też z jakąś inną materią. Ponadto, w materiale emitowanym przed ich tańcem można dostrzec moment, w którym Tomasz nie stara się nawet zamaskować swojej irytacji niewyuczalną podopieczną. Nie patrz w dół. Jak to jest możliwe, że mówię trzeci raz? Spytał zrezygnowany tancerz. Musisz mi pomóc, kotek. Myślicie, że ile jeszcze potrwają męczarnie Barańskiego?